Od kiedy pamiętam, zawsze chciałem być gwiazdą. Niestety świat Bollywoodu nie stoi dla każdego tworem, więc postanowiłem zostać domowym dekoratorem. Zobaczcie zatem, jak z papieru zrobić trójwymiarowe gwiazdy. Na początku przecinam kartkę tak, aby powstał z niej kwadrat. Następnie składam ją na pół i zginam rogi z prawej strony kartki. Teraz wykonuję złożenie do punktu przecięcia się linii i kolejne tak, aby powstał po lewej stronie kształt lodów. Do ich krawędzi zaginam róg i składam całość na pół. Na koniec wystarczy odciąć zbędną część tuż przy środkowej linii. Część ramion gwiazdy będzie już gotowa, a niektóre z nich trzeba będzie wywinąć na odwrót. Po wykonaniu kilku mniejszych i większych egzemplarzy przyklejam je na ścianę. Jak widzieliście, wyłącznie przy użyciu papieru udało nam się odmienić wygląd nudnej i pustej ściany.